stępę rodzajową rzeźniczą z okresu wieku XVII. Wstępie chciałbym zauważyć, że chociaż bitwa ma jakiś tam scenariusz, to głównie określa on najpierw, w zasadzie my strzelamy wystrzelacie, a potem idziemy. Po państwa lewej stronie można zauważyć oddziały ubrane z Polska, czy też tak zwanego rodzinka, autoramentu cudzoziemskiego, czyli na wzór jednostek zachodnich, dragonie Jana III Sobieskiego, wspartą małym kontyngentem artylerii i gdzieś tam na zagłodniczającym się oddziałem kawalerii, który pewnie zaraz będzie wspierał. Podle państwa prawej strony zaś biorą barwną, pstrokatą, wesołą, zgraja z armatką, wsparcią także artylerią, którzy z uśmiechem na ustach będą się opierały siłą regularnej armii wojsk polskich. Dowódcy w tym momencie oceniają po tych dragonów, kładują właśnie muszkiety. Muszkiety typu lądowego, gdzie on był opalany z lądu. W międzyczasie, by dać czas na załadowanie broni, następuje tak zwany zagłód kawaleryjski, czyli szybkie ataki lekkiej kawalerii, na sieci ze skrzydeł, na cel rozbicie, bądź przynajmniej pomieszanie, tutaj siły wolontarskie powoli opowiadają o tym stronie ręcznej. Kawaleria, jak widać, przebiła się przez jednolitą linię, to krąży od nich. Sarmaci się pozbijali w małe grupki, które łatwiej bronić się przed kawalerią, gdzie ostrzami szabel. Pierwsze nieśmiałe salwy artyleryjskie widzę w tym okresie właśnie właściwą bitwę, właściwą wymianę ognia. Wymianę ciosów posiadały właśnie takie salwy premiera na celu sprawdzenia przeciwnika, czy może skórzy, co takim ustawiam tutaj w dzieci, właśnie pierwszą salwę są wojsk regularnych, pali moździerz, pierwsza broń obrężnicza, ale w taki sposób też się sprawdzały, że są tam przeciwnikami. W stronie wolontarskiej, oprócz całej armatury, w czasie Romażyka, na drugim planie, cali się podły tata, który szyje swojego zdrowiskiego łącza do wojsk polskich, ale i dragoni powstają dłużej, też mają swój szereg liczników. Chciałbym zauważyć, że w XVII wieku, chociaż był już bronią archaiczną, dalej był szeroko stosowany, ponieważ broń czarnoprochowa, czy czasna brynkalna, była dość zawodna, często nie odpalała, potrafiła wykupać i był bardziej sensownych powodów. Więc łuk, jako broń, która zawsze strzeli, ma dobrą wydolność, a czasami mniejszą niż ucieczka brutalna, to byłby postrzelany szeroko. Tyle na sam początek już walk ręcznych. Wojacy, którzy pragnęli się wykazać, albo właśnie już bardzo biegli w tak zwanych fechtach, czyli walce bronią białe, no pojedynkowali się właśnie na praktycznie pustym polu, gdzie reszta się przygotowywała do walk. Oni walczyli o sławę i chronę. Właśnie największym takim zaszczytem można było kiedy być. Spotkał się właśnie takim kroju walka jeden na jeden, przez jakiś wielki wojownik nie był pokonany. Mógł liczyć zapewne na sławę, a nie też pieniądze. No tutaj strona sarmacka postanowiła zakończyć karierę jednego towarzysza pancernego, który tak pokonał to z kolei kolegę, i po prostu go odstrzelili, tak też bywało. Miłości na wojnie, jest tylko dozwolone, czyli nie powinno być kalibra. Technicznego. Wszystkie ruchy przeciwko były dyskutowane czasochłonne. Bitwy trwały czasami od rana do wieczora, czasami dłużej, ale kilka dni. Jako przez to, że wszystko
staramy się dopilnować każdą dokładnie tak zupełnie przygotowują. Tutaj widzimy właśnie strzelców dragońscy, odsuwają swoją linię, już są zaradowani, gotowi, mierzą. To przeciwna strona siła postawy na ostro. To jest dowódcy wojsk orientacji, gdzie zastrzelili czapkę, ale wkładły. Wolontarze, to widzę, zaczynają kusić wojska dragońskie. Zaczynają się powoli podsuwać. Wybrane tylko dwóch wystąpiło, zatrzyma całą tą grupę. Tylko podstęp, tylko wybrałem większą zawalnację, żeby się strzelić za tym lepiej. Jak Państwo widzą po stronie wolontarskiej, widzicie, czyli stoju szkockim. W tych czasach w Polsce bardzo dużo regimentów najemnych stworzyło, bardzo często byli to Szkoci. Słynęli z zaciekłości, z biegłości w broni. Przede wszystkim z uczciwości. A nazyści się popisują, kroczka za armat kale. Tutaj dragoni kolejną rundę strzał przeprowadzają. Taki charakterystyczny, lekko rozrzucony w środku, tak zwany herbatem, jest służył do odstrzeliwania oficerów, co bardziej wartościowych przeciwników, co bardziej to tak poważnego szczerego. Ale następna szybka kontrakcja. Dragoni będziemy musieli odrzucić swoje wyznaczone do świetu, żeby nie zabrągały, gdzie nie broni na sobie zwrotu. Krótka, szybka, brutalna, nie widzimy tutaj rannych, zabitych ściągają koledzy z pola walki, o ile to możliwe. Okej, wolontarze podtaczają bliżej swoją atlenę, żeby ostrzelać prawdopodobnie jakimiś siekańcami, czy... Tak jakby woził ten kawałek metalu, ładowany do ruchu, to się nie składał w skupie. Ale niestety, takie wyrzuty właśnie w tym razie. Oni odbudowali dzielnie własną artylerią. Wolontarze powinni się odwrócić w stronę. Próbowałem zajść do rozmowy z szumem, ale ta szybka reakcja wojsk regularny także powinna się odwrócić, bo dzięki stronie artylerii bliżej nas. Drudzy chronią szybko w lewo swoje. Przechodząc z tego, co widzę, to szybko w ataku. Na środku broni się dzielnie jeden dragon przeciwko dwóm, trzech wolontarzom, którzy się kolbami dobiją. Nic nie robimy z podpisnięta, a pacjentów tu leży. No, kolejna salwa z nadwieża. Kolejna ładna płoca.
sztyki zostawili je za sobą przy tak zwanym chorągu, czyli w miejscu wystań. Sami teraz wypowiem się na ostrzał z artylerii, przykleń, strzał i dalej podnoszą się i wracają do brata. Tu ważna strona, to jest regularnie wojska. Kolejne zatrzymanie swojego strzału. I oczywiście to nie wszystko, to tylko inscenizacja. To tutaj na końcu miało być pojednanie. Ale pojednanie nie w śmierci, panowie. Ręce podaj. Nie szable, ręce. Bez broni. Stilac też nie kazano. Prosiłbym brawa tutaj za konstruktorów 17. Oraz szczerze powiedziawszy, ja w końcu nie wiem, jak się nazywa ta wspaniała grupa, ale nazwijmy ją stowarzyszoną grupą. Także tutaj na koniach, na pojęciu się bardzo ładnie prezentowali. No i proszę. Pan jest takiego stałego wojny. Jemu to na tym się prawa. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. Jest okazja, żeby osobiście wysłuchać, na czego ludzie radzą z tego, co opieka był 17 etap, żeby się dowiedzieć, co takiego pięknego w tym jest, co naprawdę jest...